Chwała Bogu, bracia i siostry. Zawsze narzekałem, że nie mam fajnej barwy głosu, a dzisiaj mam fajną barwę, taką męską, głęboką, a mam nadzieję, że dotrwam do końca. Kochani, dzisiaj motywem przewodnim tego, o czym chciałbym się z wami podzielić, jest historia starcia, jedna z wielu starć Izraela, narodu izraelskiego z Filistynami. Kochani, historia, o której będę dzisiaj mówił, jest dobrze znana i właśnie niektórzy mówią, czy wielu osób mówi, doświadczonych kaznodziejów, że najlepszym recenzentem tego, czy kazanie było dobre, czy złe, jest żona tego, który usługiwał. Moja żona nie słyszała wczorajszego kazania, ale zapytała mnie wczoraj, o czym będę głosił. Ja mówię o Dawidzie i Goliacie. Ona się uśmiechnęła i powiedziała, to jak na szkółce. Nie, myślę, że to jest to, co Pan Bóg położył mi na sercu, co przeżyłem w swoim życiu. Historia, która jest opisana w Biblii, ona jest zawarta w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale. Kochani, w tym czasie, kiedy doszło do starcia Izraela z Filistynami, królem był Saul. Saul, który już wtedy nie mógł liczyć na Bożą obecność w swoim życiu, nie mógł liczyć na Bożą przychylność z tego względu, że był Bogu nieposłuszny i Pan Bóg postanowił kategorycznie, że jego rządy się zakończą. Był to czas, kiedy Filistyni wystąpili przeciwko Izraelowi po raz kolejny, zgromadzili wielką armię i stanęli naprzeciwko Izraela, a pomagał im, czy w ich szeregach był jeden taki wyróżniający się wojownik o imieniu Goliat, dobrze nam znany, występujący też w tak powszechnie jest znany również wśród ludzi niewierzących. Dzisiaj poprzez to swoje zwiastowanie, poprzez to słowo, które chciałbym się z wami podzielić, które chciałbym wam przekazać, chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy rzeczy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Pan Bóg oczekuje od każdego chrześcijanina, od każdej osoby, która na poważnie traktuje Pana Boga, która pojednała się z Nim. Pan Bóg oczekuje od każdego takiego człowieka, oczekuje ode mnie, że odpowiednio przygotuje się do walki z przeciwnościami i trudnościami, jakie przyniesie i jakie przynosi życie na każdym polu naszej aktywności, naszej działalności. Czas przygotowania musi rozpocząć się przed nadejściem próby, bo kiedy przychodzi próba, to może okazać się, że będzie już za późno, będzie za mało sił, za mało czasu, żeby zebrać się i skutecznie odpowiedzieć. Po drugie, chciałbym dzisiaj przekazać, podkreślić, że Pan Bóg oczekuje, że w czasie wojny, w czasie próby powstanę, aby walczyć i aby odnieść zwycięstwo. Powstanę jako przygotowany wojownik, jako przygotowany żołnierz. I po trzecie, kochani, jeśli nie wykorzystam odpowiednio czasu na to, żeby się przygotować do walki, do próby, a później jeśli nie powstanę, kiedy wróg już zaatakuje, to bardzo prawdopodobne jest to, że będę żył w stanie hańby. I o tej hańbie, czyli o takim stanie, który będzie przynosił wstyd i ujmę nie tylko dla mnie jako chrześcijanina, ale również dla mojego Boga, w którego wierzę, będę dzisiaj mówił na podstawie tej historii, która jest zawarta w 17 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Kochani, Pan Bóg nie chce, aby taki stan pojawiał się w naszym życiu. Pan Bóg nie chce, żebyśmy żyli w hańbie. I już dzisiaj o tym było czytane, było o tym dzisiaj mówione, że Pan Bóg zrobił wszystko, żebyśmy nie żyli w takim stanie. Wyposażył nas we wszystko, abyśmy mogli obronić się przed takim stanem. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Ze strony Boga zrobione zostało wszystko w Jezusie Chrystusie. Cała reszta należy do mnie. A więc zacznijmy, kochani, przyglądać się temu, tej dobrze znanej historii. Ja nie będę czytał całego tego fragmentu Bożego Słowa. Chciałbym skupić się na takich najważniejszych dla mnie wersetach. Każda ze stron, Izrael i Filistyni, zebrali swoją armię, zgromadzili wszystkich żołnierzy. Ja nie wiem, ile tam mogło być po każdej ze stron, może kilka tysięcy, może kilkanaście, kilkadziesiąt, czy kilkaset, nie wiem. Ale Biblia mówi w trzecim wersecie 17 rozdziału, że obie armie stanęły naprzeciwko siebie. Jedna armia izraelska
na jednym wzgórzu, armia filistyńska na drugim wzgórzu, a pomiędzy nimi rozpościerała się dolina. Kochani, przebieg tej wojny, przebieg tej walki był taki inny niż zwykle. Wiecie, zwykle kojarzymy wojnę jako taką, gdzie armie gdzieś tam się zgromadzą i nagle dochodzi do starcia. Szybko zapada decyzja o tym, żeby wdać się w walkę. Natomiast tutaj ten przebieg całego tego nie wiem, przygotowania do tego bezpośredniego starcia przebiegał inaczej. Biblia mówi, że wychodził Goliat, ten, który stał po stronie Filistynów, wychodził na górę i wiecie, prawdopodobnie nie wiem w jakiej odległości, jak duża była ta dolina. Może kiedyś uda się być w Izraelu i jeśli ta dolina jest dzisiaj odkryta i jest zdefiniowana jako ta dolina, w której rozgrywały się te wydarzenia, to może warto byłoby to zobaczyć. Ale przypuszczam, że ta dolina i to ułożenie zapewniało dobry przesył głosu, bo Biblia mówi, że wychodził Goliat. Wychodził Goliat i lżył naród izraelski. Biblia mówi, że przez to lżył również samego Boga. Co ciekawe, Filistyni nie rzucili się od razu do boju, mając tego wielkiego wojownika Goliata. Dla nich odpowiednią taktyką na to starcie z Izraelem, być może byli już pomni na to, co rozgrywało się wcześniej w tych starciach na bilans ich potyczek z Izraelem. Dla nich wygodne było, żeby rozłożyć się swoim całym wojskiem na wzgórzu i wypuszczać do Izraelitów Goliata, który, wiecie, znęcał się psychicznie nad żołnierzami Izraela. Biblia mówi, że ten Goliat wychodził na to wzgórze, wychodził przed szeregi wojska filistyńskiego przez 40 dni i przez 40 nocy. Wychodził rano i wieczorem, kochani. Filistyni wiedzieli, jaki jest klucz do tego, żeby zniszczyć i rozbić przeciwnika. Oni wiedzieli, że kiedy wypuszczą Goliata, który był niesamowitych rozmiarów, który był ewenementem na tamte czasy, był uzbrojony bardzo potężnie, to już sam widok tych przyrządzeń wojskowych, które on miał, tej tarczy, którą przed nim trzymał Giermek, musiała budzić takie, wiecie, poważanie, kiedy ktoś stawał, jakiś żołnierz stawał i sobie pomyślał, ja muszę stanąć teraz przed Goliatem i z nim walczyć, jak ja mogę go pokonać, tak z punktu widzenia ludzkiego, prawda? Stawał przez 40 dni rano i wieczorem i jego złożyczenie, wiecie, rozpoczynało dzień. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Jesteście w armii i teraz wychodzi ktoś, na którego musicie patrzeć tak, którego już sam wygląd budzi przerażenia, co dopiero bliski kontakt, styczność z tą osobą. I ona wychodzi 40 długich dni rano i wieczorem i bluzga i rzuca przekleństwa, rzuca obelgi, zniechęca do walki, odbiera całą motywację. W pierwszej księdze Samuela 17 rozdziale od 8 do 10 czytamy takie słowa. To był taki przykład, co robił Goliat. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk, ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Kochani, ja to sobie wyobrażam jako jedną wielką destrukcję psychiczną w armii izraelskiej. Oni musieli tego słuchać, znaczy nie musieli, ale słuchali tego przez 40 dni. Przez 40 dni pozwalali wychodzić Goliatowi i pozwalali mu lżyć swoje szeregi, lżyć swój naród, lżyć całego Izraela, a przez to również Boga Izraela. I myślę, że wiele razy z ust Goliata padły przekleństwa pod adresem Boga Izraela. W 11 wersecie 17 rozdziału czytamy, jaki skutek odniosły i odnosiły te działania Goliata. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo.
uczucia, o których mówi ten rozdział, które towarzyszyły Izraelitom, to strach, lęk, obawa, brak pewności siebie, brak wiary w zwycięstwo, kochani. Izraelici również zupełnie zapomnieli o tym, właśnie przez tego człowieka, przez tego Goliata, przez te 40 dni, kiedy musieli rano i wieczorem wysłuchiwać tych bluzgów, oni zupełnie zapomnieli o tym, co Bóg w przeszłości czynił dla nich. Zapomnieli o tych zwycięstwach. Oni uwierzyli w to, co tam, w tamtym momencie widzieli i co słyszeli. W tym czasie, tak jak już wspomniałem na wstępie, rządził Izraelem pierwszy król w dziejach Izraela, Saul. Saul w tym czasie, tak jak powiedziałem, był już pozbawiony Bożej obecności w swoim życiu, natomiast miał wspaniałe początki, miał wspaniałe obietnice. Kochani, Biblia mówi też w pierwszej księdze Samuela, w 9 rozdziale czytamy o nim, że on przewyższał wszystkich Izraelitów, całe męskie grono w Izraelu, myślę, że też damskie, o głowę. Czyli Izrael też miał swojego olbrzyma. Może nie takiego jak Saul, jak Goliat, ale też mieli swojego olbrzyma. Pan Bóg powiedział o Saulu do Samuela, on wybawi mój lud spod władzy Filistynów. Czytamy o tym w 15 wersecie 9 rozdziału. Kochani, odnosił zwycięstwa, odnosił szereg zwycięstw na początku swoich rządów. Czytamy o tym w 14 rozdziale pierwszej księgi Samuela, od 47 do 48 wersetu. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami, z Moabitami, z Ammonitami, z Edomitami, z królami Soby, z Filistyńczykami i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów i wyrwał Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. I w tej sytuacji, w której występował Goliat, i Izraelici zupełnie o tym zapomnieli. A przecież to była taka nieodległa przeszłość. Myślę, że ci wojownicy, którzy stali na tym wzgórzu naprzeciwko wojska filistyńskiego, oni doskonale pamiętali te czasy zwycięstwa. Ale wiecie, ta pamięć stopniała jak śnieg w obliczu tego, co rano i co wieczór wychodził i mówił Goliat. Zapomnieli też, bo zamiast zwrócić się do swojego Boga, który wielokrotnie im zapewniał zwycięstwo, oni cały czas patrzyli i słuchali, pozwalali też Goliatowi, aby mówił, aby przeklinał ich armię. Było coś jeszcze, tak jak powiedziałem, że król Saul i wojownicy nie byli w stanie zająć właściwej postawy względem wroga, względem Goliata. Saul przez swoje nieposłuszeństwo utracił przychylność Pana Boga. I to spowodowało, że zamiast stać w pierwszym szeregu, wiecie, tak powinna wyglądać rola króla, że stoi w pierwszym szeregu, zaczyna też prowadzić taką walkę propagandową, wojnę psychiczną, a jeśli widzi, że ten przeciwnik wystawił takiego, a nie innego wojownika, potężnego Goliata, to powinien zebrać swoich wojowników, swoich doradców i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby jak najszybciej pozbyć się Goliata, żeby ta szala zwycięstwa nie przechylała się na drugą stronę. Saul tego nie robił. Wiecie, wydaje mi się, i tak to odbieram, że on jakby podbijał pozycję Goliata. Wiecie przez co? Saul powiedział, że ten, kto pokona Goliata, dostanie jego córkę za żonę, zostanie zwolniony z podatków i dostanie nagrodę pieniężną. Wiecie, nikt się tym za bardzo nie przejął. Biblia mówi, że o tej nagrodzie, o tej obietnicy, o tej ofercie króla skierowanej do wszystkich dzielnych wojowników szeptano jedynie, byle tylko nikt nie usłyszał, że ja w ogóle tu rozważam tą ofertę, bo nikt nie decydował się i nikt nie chciał nawet głośno mówić o tym, żeby wyjść i stawić czoła Goliatowi. I tak właśnie Saul podbijał pozycję Goliata względem Bożego ludu. Wiecie, z każdą godziną, bo tutaj godziny, tutaj dni mają niesamowity wpływ na morale wojska, na pozycję żołnierzy, na to, jak oni się czują. Wiecie, jak upadnie morale, jak nawet można mieć silną armię, można mieć dobre uzbrojenie, ale kiedy upada morale, kiedy nie ma pewności zwycięstwa, nie ma wiary w zwycięstwo, to wszystko może się zdać na nic. I historia już pokazywała takie przypadki.
I kiedy ta sytuacja rozwijała się na niekorzyść Izraela, kiedy ta presja ciągle z dnia na dzień rosła, z rankiem, wieczorem, kiedy wychodził ten Goliat, kiedy morale szybowało w dół i kiedy szykowała się wielka przegrana i porażka, w tym czasie przypadkiem, w cudzysłowie, przypadkiem pewien Efratejczyk z Betlejem o imieniu Jessaj wysłał swojego syna tam, na to miejsce zgromadzenia tych obu armii, wysłał z taką misją, żeby odwiedził swoich braci, bo trzech braci z tego domu walczyło na tej wojnie i wysłał ich, żeby odwiedził swoich braci, żeby z nimi porozmawiał, żeby zapytał ich o powodzenie. Jessaj też pewnie nie wiedział, co tam się dzieje. I też, żeby przekazał pewne podarunki dowódcy tego wojska, w którym służyli synowie Jessaja. Kochani, Dawid podczas wykonywania tej misji, on zostawił, Biblia mówi, że wcześnie rano powierzył swoje owce stróżowi i ruszył do swoich braci i do armii. I miał przyjemność, miał tą okazję poznać Goliata, bo akurat kiedy przyszedł, to był ten czas, ten moment, wiecie, kiedy już wszyscy wstali, kiedy już zjedli śniadanie, oporządzili się, no to taki był zwyczaj, że przez 40 dni, że ten Goliat wychodził. I akurat na tą okoliczność trafił Dawid. Kochani, dobrze wiemy, jaka była reakcja Dawida. Pamiętacie, jaka była jego reakcja? Dawid był jedyną osobą spośród całego tego zgromadzenia, tych żołnierzy, tego wojska, które tam było, na którym słowa Goliata nie zrobiły żadnego wrażenia, a przynajmniej nie zrobiły takiego wrażenia, jakie robiły na całej armii, na tych wszystkich doświadczonych wojownikach. Dawid podsłuchał, że za pokonanie Goliata przysługuje jakaś nagroda. I kiedy inni o tym szeptali, on głośno zaczął dopytywać. I Biblia nam o tym mówi w 26 wersecie. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Kochani, stanowisko Dawida było jasne. Kimże jest ten Filistyńczyk? Kimże jest ten nieobrzezany, że ma czelność, że ma odwagę wychodzić i lżyć szeregi Boga żywego? Kochani, on jako jedyny. To jest niesamowite, jak się nad tym zastanowimy, że ten jeden chłopak, ten jeden chłopiec, który gdzieś tam siedział w Betlejem i pasał owce, kiedy przyszedł, bo taką misję powierzył mu ojciec, oczywiście w tym nie było przypadku, Pan Bóg kierował losami Dawida, kiedy przyszedł tam i usłyszał, powstało w nim niesamowite wzburzenie, niesamowity gniew. Jak tak może być, że wychodzi ktoś i przeklina Izraela, przeklina Boga żywego? To podejście było udziałem tylko Dawida. I wiecie, Dawid właściwie też zdiagnozował stan, w jakim znajdował się Izrael. Nikt na to nie wpadł, tylko Dawid. Stan, który polegał na takim biernym wysłuchiwaniu, biernym akceptowaniu tego, co sączył do umysłów żołnierzy izraelskich Goliat. Taki stan przyjmowania zniewag, oszczerstw i bluzgów Goliata. I Dawid nie mógł pogodzić się z tym stanem rzeczy. To, co usłyszał, wywołało w nim oburzenie, gniew. Kochani, kiedy zastanawiałem się nad tym i kiedy czytamy ten fragment, kiedy zanim jeszcze zaczniemy przyglądać się Dawidowi, to mogą się pojawić takie myśli, ach, Dawid taki pyszny był. Dawid to taki był cwaniaczek, przyszedł i zaczął cwaniakować. Ale wiecie, Dawid nie cwaniakował, bo za jego słowami poszły czyny. Dawid wyglądał na tle Goliata jak mały chłopiec i wszyscy patrzący z boku, dzisiaj wiecie, eksperci jakby oceniali szanse Dawida, no to myślę, że one byłyby równe zeru. Znali wynik potyczki, kiedy patrzyli z boku, mogli się domyślić, czym to się skończy. Jeżeli ten młody chłopiec wyjdzie naprzeciw Goliata, to pozostanie po prostu rozbity w pełni, zostanie po Dawidzie mokra plama. Nikt nie obstawiał wygranej Dawida. I mimo tego, mimo tych wszystkich okoliczności, mimo tego, że Dawid miał przeciwko sobie jeszcze brata, bo kiedy, wiecie, jego brat najstarszy Eliab usłyszał, że on rozpytuje innych wojowników o tą nagrodę z taką pewnością, że nazywa, czy pokazuje w zasadzie Goliatowi miejsce w szeregu i odnosi się z nim i określa, że jest to zwykły nieobrzezaniec, który nie ma prawa
lżyć Pana Boga i Izraela, to Eliab wyskoczył na niego, wiecie, i tak mu trochę naubliżał i wykorzystał, wiecie, to, że Dawid pasał owce i mówi mu, gdzie, komu ty pozostawiłeś te swoje owce? I widzę w tym właśnie to otoczenie, w jakim Dawid się wychowywał. Ten stosunek jego braci, wiecie, ojciec też o nim zapomniał, kiedy trochę wcześniej Dawid został namaszczony na króla. Ojciec o nim zapomniał, nie zaprosił go na tą ucztę z Samuelem. I mimo tych przeciwności, mimo też późniejszego zniechęcenia, które udzielał Dawidowi Saul, bo przecież kiedy Saul dowiedział się o Dawidzie, że jest ktoś odważny, który chce się przeciwstawić Goliatowi, kiedy go zaprosił, kiedy go zobaczył, mówi, człowieku, o czym ty mówisz? Ty jesteś małym chłopcem, ty nie dasz rady. A Dawid był pewny swego. Dlaczego? Dlaczego Dawid zajął jako jedyny spośród wszystkich wojowników Izraela taką postawę? Mimo, że nie był nigdy w armii, mimo, że nie znał się na rzemiośle wojennym, a jego wyuczonym zawodem było pasanie owiec, dodatkowo jeszcze Biblia mówi wcześniej, że przygrywał na harfie królowi Saulowi, kiedy ten się źle miał, kiedy przychodził na niego zły duch. Dlaczego Dawid na tamten dzień był najlepiej przygotowanym wojownikiem, znaczy nawet nie wojownikiem, ale najlepiej przygotowaną osobą do tej trudnej walki? Dlatego, że Dawid pozostawał w głębokiej, codziennej relacji z żywym Bogiem. Dawid wiedział z własnego doświadczenia, że po jego stronie stoi Bóg, który zapewnia zwycięstwo. On nie pokładał nadziei, on nie pokładał wiary w zwycięstwo w swoich siłach. Dla Dawida Goliat był takim zwykłym, nieobrzezanym Filistyńczykiem. Kochani, kiedy patrzymy na historię i na postawę Dawida we wcześniejszych rozdziałach, to możemy zobaczyć, że Dawid był wierny Panu Bogu w tym wszystkim, co robił, co było być może małe, co było sprawowane w małej miejscowości, ale był w tym wiernym i w tym, co robił, polegał Panu. Właśnie bez względu na drwiny swoich braci, którzy być może go wyszydzali i mówili, ty masz tamte swoje owce, ty jesteś mało ważny. Być może bez względu na to traktowanie ze strony ojca, wiernie wykonywał swoją pracę, a w tym wszystkim dbał o swoją bliską relację ze swoim Bogiem. Wiecie, to można odczytać po tym, z jakim nastawieniem, z jakimi słowami Dawid stanął do walki z Goliatem. 15 werset mówi tak, 32 werset, 37 i 45 do 47. Przeczytajmy szybko. I rzekł Dawid do Saula, kiedy już został postawiony przed Saulem, bo ludzie zaczęli głośno mówić, że jest ktoś, kto się może postawić Goliatowi. I rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. 37. Kiedy Dawid musiał się tłumaczyć przed Saulem ze swojej sprawności i musiał przekazać jaki sposób, w jaki sobie poradzi z Goliatem, mówi tak do Saula. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Dawid pochwalił się Saulowi, że kiedy pasł te owce, kiedy wiernie wykonywał powierzoną mu misję przez ojca, czy był za to odpowiedzialny, czuł tą odpowiedzialność, pochwalił się, że kiedy przychodził lew, kiedy przychodził niedźwiedź, on brał za grzywę, tłukł i nikt nie uchodził, znaczy nikt, ani niedźwiedź, ani lew nie uszli z życiem. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Nie wiem, ile było wiary w Saulu w zwycięstwo, pewnie niewiele, ale tak powiedział Saul do Dawida. I jeszcze 45 do 47, kiedy już Dawid stoi naprzeciwko tego Goliata, ma potężne uzbrojenie, potężny arsenał, małą procę, ma 5 kamyczków wybranych z potoka i mówi do Goliata tak. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, kiedy Dawid nasłuchał się znowu kolejnych bluzgów. Dawid mówi mu tak, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej.
i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Relacja Dawida z Bogiem była tak głęboka, że nic nie było w stanie zatrzymać Dawida. Ani zniechęcenie ze strony braci, ani zniechęcenie nawet ze strony króla. Dawid ruszył do walki. Był świadom swojej pozycji i był też świadom tego, gdzie jest miejsce Goliata, że miejsce Goliata jest w gronie pokonanych, w gronie uśmierconych. Kochani, właściwie ustawione przed Bogiem życie dało Dawidowi możliwość zajęcia właściwej postawy, podjęcia właściwych działań względem problemu, jakim był Goliat, i dało mu możliwość odniesienia zwycięstwa nad Goliatem. Kochani, jaką naukę ja dla swojego życia chcę uzyskać z tej historii? Co mogę zaczerpnąć z tego wydarzenia, które rozegrało się tam na polach izraelskich? Często zapominamy, że jako chrześcijanie stajemy w szeregach, występujemy w szeregach armii Pana Boga, nie tylko tutaj w zborze, wiecie, kiedy jesteśmy na nabożeństwach, nie tylko wtedy, kiedy organizujemy jakieś ewangelizacje, jakieś eventy, kiedy szczególnie skupiamy się, szukamy Pana, szukamy Jego błogosławieństwa, Jego ochrony, bo wiemy, z kim walczymy, że walczymy z diabłem, z przeciwnikiem. Często zapominamy o tym, że tak naprawdę stoimy w szeregu tam, gdzie żyjemy na co dzień, że żyjemy w naszych rodzinach, że żyjemy w naszym sąsiedztwie, że zajmujemy miejsce w tym szeregu tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie się uczymy, na studiach, w szkole. To są miejsca, w których jesteśmy żołnierzami Chrystusa, stworzymy część Jego armii i możemy walczyć w Jego imieniu. Zostaliśmy wybawieni, wykupieni, obmyci świętą krwią Pana Jezusa Chrystusa i też jak Boże Słowo dzisiaj już nam przypominało, że zostaliśmy we wszystko wyposażeni przez Jezusa Chrystusa. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, mamy odpowiednie wyposażenie. I co my zrobimy z tym, co mamy, z tym faktem, że jesteśmy, stoimy w szeregu, że tworzymy armię? Wiecie, to nie jest kwestia wyboru. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, to nie jest tak, że ty mówisz, a ja nie walczę. Walczysz. Musisz to sobie uświadomić. Jeśli jesteś z Chrystusem, to bierzesz udział w wojnie. Jeśli nie jesteś tego świadom, jeśli odpychasz tą myśl, jeśli to nie jest dla ciebie ważne i nie angażujesz się w tą walkę, to tak naprawdę jesteś pierwszym do pokonania, jesteś pierwszym do zgniecenia przez Goliata, który będzie powstawał, przez diabła, który dąży do tego, żeby zniszczyć każdego chrześcijanina. Prędzej czy później odpadniesz od Jezusa Chrystusa. I tak się zdarza, kochani, i tak się zdarzało również w moim życiu, że często te szeregi, w których stoimy, my sami jako żołnierze jesteśmy pohańbieni, obciążeni hańbą, jesteśmy tacy wyśmiani, jesteśmy zelżeni, jesteśmy słabi, pozbawieni takiej nadziei, wiary w zwycięstwo właśnie przez wroga, który wyśmiewa nas, który drwi poprzez różne sytuacje, z którymi sobie nie radzimy. Używa do tego kłamstwa, aby obedrzeć nas z woli walki i zniszczyć naszą motywację. I wiecie, zastanawiałem się, gdzie te sytuacje mogą występować w naszym życiu, gdzie przeciwko nam staje Goliat, przez którego rozumiem mocy ciemności, diabła, w jakim momencie. I wiecie, wszędzie. Rodzina, sąsiedztwo, zbór, praca, szkoła, uczelnia. To są te miejsca, kiedy Goliat może powstawać. I wypisałem sobie, zastanawiając się nad tym, takie problemy. To może być, wiecie, tym Goliatem może być strach i obawa przed utratą pracy, przed utratą dochodów, przed przyszłością w ogóle, przed tym, czy poradzę sobie w przyszłości, co będzie, co się stanie za niedługo. To może być też obawa o nasze dzieci, o naszą rodzinę. Co się stanie, kiedy dorosną? Czy pójdą za Chrystusem? Czy wybiorą Go? Czy Go będą naśladować? Wiecie, że to może być też brzemieniem? Wiecie, że to może zacząć oskarżać człowieka, że to może powodować strach, że to może spędzać sen z oczu? Kolejna rzecz, niskie poczucie własnej wartości. Może jest tak, że w naszym życiu nie wychodzi nam nic. Może jest tak, że co chwilę ponosimy jakąś porażkę i wiecie, przychodzi wtedy zły, przychodzą poprzez myśli i mówi, nic ci się nie udaje, jesteś do niczego, nie podejmuj już żadnego wysiłku, nie podejmuj już żadnego trudu, nauki. Po co? Chcesz znowu się wygłupić przed innymi? I to jest ta kłamliwa retoryka, która zalewa nasz umysł, paraliżując, poniżając nas,
motywacja topnieje, nie mam żadnych sił. Może twoje miejsce pracy stało się toksyczne, może są jakieś sytuacje, z którymi ty sobie też nie radzisz, nie zajmujesz takiej sytuacji, jak Pan Bóg by od ciebie oczekiwał. Nie stajesz w Jego imieniu, ale gdzieś tam używasz niedozwolonych w oczach Boga metod. Nie radzisz sobie z tym. I szatan przychodzi i ci to pokazuje, wytyka, pokazuje ci, jakim jesteś chrześcijaninem. A może to jest jakiś problem, jakiś grzech w twoim życiu, z którym bojujesz, chcesz walczyć, walczysz, ale przychodzi porażka za porażką. Ciągle przegrywasz. I szatan przychodzi i mówi, pokazuje ci, że jesteś słaby, że to nie ma sensu, a ty już nie masz sił, żeby wstać i znowu walczyć. Obojętnieje ci z czasem kwestia walki, kwestia zwycięstwa. Kochani, wiele ataków. Ataki nieustające dokonywane są przez wroga na Kościół, na nasz zbór i o tym musimy wiedzieć. Wiele razy nasze szeregi być może są przejęte zniechęceniem, być może są przejęte strachem. Diabeł przychodzi i rzuca takie różne myśli, że to nie ma sensu, jak to wygląda, ale to nie zmienia statusu, jaki ma Kościół, jaki ma zbór. To są szeregi Boga żywego i nic tego nie zmienia, kochani. I są trzy opcje. Trzy opcje dla nas wszystkich, którzy przeżywamy te ataki Goliata. Możemy stanąć w szeregach, tak jak stawali Izraelici, słuchać, dopuszczać przez 40 dni i pozwalać na to, żeby wróg nas lżył, żeby nas poniżał. Możemy pozwolić na to, żeby nasza motywacja, nasze siły topniały. Możemy też stanąć z boku, zostawić walkę, możemy zacząć krytykować. Zobaczcie, że ja nie doszukałem się w tym fragmencie żadnej krytyki ze strony Dawida względem jakiegokolwiek żołnierza, jakiegokolwiek dowódcy, nawet króla. Nie było żadnej krytyki. Dawid przyszedł w pełnej pokorze, z odwagą i wiedział, co ma robić. I nie to, że nawet, że później zwyciężył i odniósł wspaniałe zwycięstwo, prowadząc do boju armię izraelską, nie spowodowało, że jakakolwiek fala krytyki wylała się z jego ust na innych ludzi, którzy w tym czasie nie mogli stanąć. Możesz także stanąć w obronie szeregów Boga żywego, w obronie swojego kościoła i wziąć na siebie ten ciężar walki, kiedy widzisz, że być może już inni nie mają sił. Pan Bóg potrzebował Dawida. Wiecie, wystarczył jeden człowiek właściwie przygotowany. Nie wiem, ile tam było żołnierzy. Nie sprawdziłem tego. Tysiące żołnierzy i tylko jeden pasterz, który był przygotowany. Czego uczy mnie historia Dawida? Trzy rzeczy, o tych, o których wspomniałem na początku. Po pierwsze, to jest, Pan Bóg wymaga gotowości ode mnie. Pan Bóg oczekuje, że z wiarą stanę naprzeciwko wszelkim problemom, wszelkim trudnościom, przeciwko tym atakom na moje życie, na życie mojej rodziny, na życie mojego zboru. Świadomy walki, jaka się rozgrywa, muszę być gotowy, muszę być przygotowany. Muszę być gotowy do właściwego działania, nawet wtedy, kiedy wszyscy zawodzą. Nie jest to ani powód do tego, żeby wymawiać się, żeby się wycofać i czekać na resztę, bo co by było, gdyby Dawid tak postąpił? Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby jeszcze kolejnych 10, 20, 30 dni Goliat występował i w końcu by ruszyli na Izrael? Izrael rozbiegłby się, zostałby rozbity w pył. Brak gotowości innych nie może być wymówką dla mnie. Muszę też być świadomy, myślę, że jesteśmy tego świadomi, bo wiele się o tym mówi, że prędzej czy później pojawi się Goliat, którego trzeba będzie pokonać. Czasami też myślimy, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic w pojedynkę. A słuchajcie, Dawid przez to, że był właściwym człowiekiem, że był blisko Boga, poradził sobie z tą sytuacją w pojedynkę. Bóg miał tylko Dawida i przez Dawida, wykorzystując Dawida, dokonał wielkich rzeczy dla Izraela. Pan Bóg chce, aby twoje serce przylgnęło do jego serca. Chce przygotować ciebie do walki i wyposażyć. A to może się odbyć jedynie wtedy, kiedy w swojej codzienności, kiedy w czasie pokoju, kiedy w czasie tego oczekiwania na walkę przygotujesz się, będziesz chodził w bliskiej relacji z Nim, będziesz rzetelnie wykonywał to i posłusznie to, co On nakazuje w swoim słowie. I tylko wtedy, kiedy będziemy właściwie przygotowani, będziemy w stanie właściwie zareagować na Goliata i nie dopuścimy, żeby właśnie hańbił, żeby okrywał hańbą nasze życie, życie naszych rodzin,
życie naszego zboru, a przez to i naszego Boga, któremu służymy. To po pierwsze, czyli Pan Bóg wymaga gotowości. Po drugie, kochani, kiedy zaczyna się wojna, kiedy zaczyna się walka, Pan Bóg oczekuje, że ty i ja powstaniemy. Powstaniemy do walki, ale nie w swojej mocy, tylko w mocy Pana Boga. Kochani, gdyby Dawid polegał tylko na własnej mocy, to Goliat po prostu wdeptałby go w ziemię, wiecie. Nic by z niego nie zostało i z jego procy i z tych kamyczków, które ze sobą zabrał. Musisz powstać i nie czekaj, aż powstaną inni. I po trzecie, kochani, zawsze jest czas, zawsze jest pora, by zakończyć okres hańby. Nawet jeśli on trwa już 40 dni, a może i więcej. Wiecie, jak ja czytałem o tych 40 dniach, kiedy czytałem o tym dniu i o tym ranku i wieczorze, to tak sobie przypomniałem swoje doświadczenia, kiedy na studiach przyszedł taki dziwny czas do mojego życia, że ja myślę, że to były takie początki depresji. I przypominam sobie, że tak to się odbywało właśnie, że kiedy się budziłem, od razu wiecie, otworzyłem oczy, nawet jeszcze w półśnie już czułem presję, już czułem takie ataki zniechęcenia. No to był ciężki stan, aż trudno to opisywać słowami. I to samo pojawiało się, kiedy zasypiałem, kiedy już chciałem zasnąć. Jedynym wytchnieniem był sen, ale i tak czasami różne rzeczy się śniły. I tak było właśnie. Wiecie, to jest taki symbol takiego psychicznego upodlenia i znęcania się. Goliat, który wychodzi i wykorzystuje właśnie ranek, żeby rozbić cały dzień i wieczór, żebyś nie miał spokoju, żebyś nie mógł położyć się spokojnie, nabrać sił i odpocząć. Zawsze jest czas, aby okres takiej hańby zakończyć, bo jest czas, żeby tą hańbę zdjąć z mojego życia. Pan Bóg nie powołał nas do życia w hańbie. O tym czytaliśmy dzisiaj rano na wstępie. Wyposażył nas we wszystko. Wszystko inne zależy od nas i my musimy działać. Wróg również nie ma prawa nas lżyć, bo kto lży, kto dotyka się ciebie, dotyka się również Boga. Kto dotyka się twojej rodziny, o którą walczysz, o którą bojujesz, dotyka się również Boga. Kto dotyka się zboru, kościoła, Biblia mówi, że dotyka się źrenicy samego Pana Boga. Wróg nie ma prawa, my mamy oręż i jest czas, żeby się przygotować, żeby powstać. I pamiętajmy też, że im dłużej będziemy pozwalali wrogowi na lżenie nas, na obrażanie, na wyzywanie, tym niżej na duchu będziemy upadać, tym bardziej nasza motywacja, nasza chęć do walki, nasze siły będą mniejsze. Może być tak, że wystąpią już trwałe zmiany, które będzie bardzo ciężko cofnąć, że już sam nie podniesiesz się, nie wstaniesz, będziesz potrzebował właśnie takiego Dawida, który stanie obok i wykona tą walkę za ciebie. Kochani, kończąc, zapamiętajcie z tej mojej usługi dzisiaj trzy rzeczy. Chcę być przygotowany jak Dawid. Chcę w porę zareagować, powstać jak Dawid i chcę zdjąć hańbę wszędzie tam, gdzie ona się pojawiła i gdzie przynosi ujmę mnie samemu i mojemu Bogu, któremu zaufałem. Bez względu na to, gdzie ta hańba się objawia. My wiemy. Te problemy, które wyczytałem, wiecie, ja przeżyłem w swoim życiu co najmniej trzy takiego okresu, kiedy wróg atakował, kiedy zabierał odwagę, zabierał pewność, poniżał. Myślę, że jedna jest nadal aktualna. To jest taka obawa. Też z tym muszę walczyć. Obawa o dzieci, o to, co będzie w przyszłości. Bo wiecie, nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci żyły bez Chrystusa. Mogą nie mieć żadnego majątku, mogą nie mieć wykształcenia, ale nie chciałbym, żeby stało się tak, że nie mają Chrystusa w swoim życiu. Jeżeli będą mieć Chrystusa, wszystko im da, wszystko im zapewni, poprowadzi ich swoją drogą. Czy to w rodzinie, jeśli występuje hańba, czy w zborze, czy w miejscu pracy, w szkole, na studiach, nie zostaliśmy powołani do tego, żeby żyć w hańbie, ale do życia w mocy Chrystusa. Amen.